Udało nam się w tym roku zrobić fajny bieg, happening. W tamtym roku żeśmy mieli pandemię, żałowaliśmy, że nie mogliśmy jego wykonać. Dzisiaj jest biegaczy sporo zapisanych, trochę dzieci. Mamy bieg morsów, drugą edycję ku pamięci Jacka Malika. Cieszę się, że to wróciło. Właśnie, bo takich imprez biegowych powoli wraca po tym, pandemicznych obostrzeniach i chyba można powiedzieć, że one na trwałe już zapiszą się, ta impreza w kalendarzu biegowym Ostrowa Wielkopolskiego. Tak, można powiedzieć, że ludzie chcą trochę normalności i można powiedzieć, takie biegi trochę jakieś dawają sygnał, bodziec do jakiegoś czynnego, aktywnego brania udziału. Pan inicjatorem był tego, głównym sponsorem, ale też chyba sztab ludzi pracował na to wszystko, żeby tutaj się to wszystko fajnie odbyło. No można powiedzieć, no dużo też moich kolegów i koleżanek, którzy pomogli. Dzisiaj było dosyć duże sprężenie, żeby przy tym wietrze to wszystko poustawiać, ale wiatr trochę nam ucichł, udało się to wszystko dopiąć na ostatni guzik. Brakuje trochę mrozu, śniegu, żeby była taka mikołajkowa atmosfera, ale chyba tak fajnie. Można powiedzieć, no jakby był śnieg, byłoby trochę biało, też by było też fajnie, jakby był lód przy biegu morsów. To też jest, byłoby tak jak w naszej edycji, gdzie żeśmy mieli bieg morsów na czas, to było tak skute lodem, że no trzeba było trochę pobiegać, nie? Na przyszły rok już jakieś plany? Wraca półmaraton ostrowski? Gdzieś myśli pan o czymś takim? Półmaraton chcemy zrobić w marcu. Musimy to dopiąć jeszcze, żeby nie zgrało się to z jarmarkiem na rynku. No i oczywiście z innymi biegami, żeby nie kolidować biegaczom, żeby mogli uczestniczyć i w naszym, i w innych biegach. Czyli na nowy rok można biegaczom życzyć powrotu do normalności? Tak, tak sądzimy. No, czas pokaże, czy będziemy mogli to wykonać.